Zdrowia. Kotlety mielone bez mielonego mięsa. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No tak, tak jest. Teraz szału dostały hamburgery bez ham, czyli bez mięsa. Czy to jest zdrowe? No jest zdrowe, jest na pewno zdrowe, szczególnie dla akcji. Akcje wzrosły ośmiokrotnie. Ośmiokrotnie były w maju. W maju niektóre kompanie wystartowały po $20, a teraz już są 160, także ośmiokrotnie. No to jest zdrowy zarobek, nie jest zły zarobek. Wszystkie te hamburgery bazowane na krzaczorach, na trawie i na innych rzeczach robią furorę. Robią furorę wszędzie, gdzie się tylko da. No i inwestorzy. Największą furorę to robią inwestorzy. Cały ten wołowina była smaczna, jest smaczna i będzie smaczna i normalnie ludzie będą zawsze jeść. Ale teraz jest ta cała taka dyskusja i cała ta debata na temat wartości odżywczych tych wszystkich kotletów bez mięsnych. No bo w zasadzie ten można powiedzieć, ten mielony, no to on jest robiony z soi, z jakiś tam fasolek, nie fasolek, trochę kokosów, no i dodają inne krzaczory, no i jest to taki produkt, który ma bezmięsny i dużo ludzi łapie się właśnie na to, że chcą być wegetarianami, no i im to pasuje. Do tego stopnia pasuje, że zaczyna brakować mocy przerobowych. Są takie dwie kompanie w sumie, które no, opanowały produkcję tego, no i doprowadziły technologię, jest taki poza mięsem, czyli Beyond Meat i Impossible Foods, czyli takie niemożliwe jedzenie. I te dwie kompanie, oni tłumaczą, że te wszystkie te kotlety mielone z krzaczorów, no to są lepsze, no bo mają mniej cholesterolu, no i mają mniej nasyconego tłuszczu, ale mówią, że inni ludzie mówią, że dla odmiany jest za dużo soli i za dużo kalorii w tych bezmięsnych kotletach. No dużo ludzi zakłada, że po prostu jeżeli jest bezmięsne, no to już jest naturalnie zdrowe i powinno się jeść, no bo jest wegetariańskie, a wszystko, co jest wegetariańskie, to jest zdrowe. No niekoniecznie, no bo to wszystko też jest jednak przetworzone. Ale wszyscy ci producenci tłumaczą, że z punktu zdrowotnego jest to lepsze. Tak jak wspominałem, $160, no to jest 12 miliardów wartość rynkowa jest tego poza mięsem tej kompanii. Tak jak wspominałem, $160, to niemożliwe jedzenie, no to też ostatnio zebrało 300 milionów w tej ostatniej rundzie takiej inwestycyjnej, no i też ma 2 miliardy dolarów. No to są nieprawdopodobne pieniądze. No kto się rzucił do tego? No Burger King się rzucił do tego, no bo Burger King mówi, co my będziemy tam patrzyli się, zrobiliśmy właśnie na hamburgerach kasę, no to trzeba teraz zacząć robić na hamburgerach. No i teraz są te Whoppers, no te przyjemne takie, no bułki. Nie wiem, czy powinienem kiedyś pojechać i zrobić filmik w plenerze. No niektórzy robią, mnie na razie jakoś to nie podnieca, nie będę robił. No ale 8 września w wielu restauracjach, 7 tysięcy tych restauracji zacznie właśnie sprzedawać te bezmięsne hamburgery. No, w Burger Kingu mówią, że no to jest zdrowe, no bo mają jednak tych mniej kalorii, tłuszczu trochę mniej, te różne cholesteroly, jak to wszystko jednak jest prawda, ale ma kosztować $6, a ten mięsny hamburger kosztuje $5, także to jest jedna piąta, powiedzmy, więcej, no to jest dobre. No oni się cieszą, że do Burger Kinga po prostu przychodzą inni ludzie.
inni klienci, którzy przypuszczalnie nie przychodzili. Także to jest dodatkowo, no bo ci, co jedli te hamburgery, no to może tam parę procent się przerzuci na te bezmięsne, no ale, ale reszta to będzie kontynuowała. Dunkin Donuts to jest taka spora firma, która sprzedaje w zasadzie kawę i donacy, czyli takie pączki. Później oni tam zaczęli sprzedawać bagieły i tam inne rzeczy. A teraz się też rzucili właśnie na te bezmięsne, tyle tylko, że oni bezmięsne kiełbaski chcą dawać, robić. Jak są robione te, te bezmięsne kotlety? No właśnie z tej soi z żółtej fasolki wybierają właśnie proteiny, no i później te proteiny traktują w taki specjalny sposób, no i technologicznie to mówią właśnie, że to jest to, co tam krew jest robiona w mięsie, no i mieszają to z najróżniejszymi mączkami, nie mączkami, z sosami, nie sosami, no i później zaczyna się robi ten kotlecik do tego stopnia, że on się tak jak się piecze, no to tak sobie syczy, brązowieje, no i krwawi tak jak normalny hamburger. To jest to, co mnie najbardziej rozśmiesza, że robią coś zastępczego, który ma wyglądać identycznie jak to, co jest zastąpione. No jeżeli się tłumaczy, że to jest lepsze dla ludzkiego zdrowia, no i dla środowiska, bo tutaj jest największa ta sprawa dla tych ludzi, to jest to, że jest środowisko. No dlaczego środowisko? No bo mówią, że krowy jak żrą tą trawę, to pierdzą, a jak pierdzą, no to wypuszczają za dużo metanu, a jak wypuszczają za dużo metanu w powietrze, no to się zaczynają robić te strefy ozonowe. No jak jest strefa ozonowa, to wtedy ozon to wtedy już przepuszcza, to słońce bardziej nagrzewa ziemię, no i ziemię jak jest bardziej nagrzana, to znowu się ten klimat zmienia i wszystko się ociepla. Także wielu tych środowiskowych wariatów to oskarża krowy o te pierdzenie i te sranie i ten nawóz cały za to, że niszczy ziemię. Dużo ludzi właśnie mówi, że ten cholesterol jest najważniejszy. No ale prawda jest taka, że powiedzmy w normalnym takim mielonym o tej samej wadze, no to kalorii jest 280-90, w jednym z tych hamburgerów 250, drugi 240, no to bardzo blisko. Proteiny, no to mają tam gdzieś 19-20, to jest podobnie. Tłuszczu, no to też mają po 20-23, 18-14. Cholesterol, no tutaj jest to, że właśnie w tym mięsie jest 80 cholesterolu, a w tamtych bezmięsnych nie ma cholesterolu. Soli, no to w normalnym hamburgerze to jest powiedzmy 70-80, a w tych innych hamburgerach to jest 400, prawie 400. No śmieszne jest to, że ci ludzie, co sprzedają te bezmięsne hamburgery, oni mówią, no tak, ale to nasze są słone, ale bardzo często ci ludzie, którzy kupują hamburgery w hamburgerowniach, po prostu dosypują jeszcze soli, także na jedno wychodzi. No głupio tłumaczenie, no bo ja powiedzmy nigdy nie solę. Też tłumaczą wszyscy ci producenci tłumaczą, że jest bezpieczniejsze ze względu na jakieś choroby, które mogą się rozprzestrzeniać w czasie rzeźni, czy w czasie uboju, czy w czasie produkcji, czy w czasie wzrastania. No akurat, no jest taka możliwość, no bo zawsze jest taka możliwość, no ale powiedzmy teraz całe te produkcja tego mięsa, czy chów tego bydła, no to jest na dosyć wysokim poziomie. Są najróżniejsze Ministerstwa Zdrowia odpowiedzialne za to, są najróżniejszego rodzaju w każdym mieście, przy każdym zakładzie
zakładzie, no to jest jakaś tam higiena pracy i tego rodzaju rzeczy. Także to trudno powiedzieć. No straszą też ludzi tym, że jest rak i ataki serca od jedzenia mięsa. Ta sól właśnie dużo ludzi troszeczkę denerwuje. Ciekawe jest to, że te wszystkie te sztuczne hamburgery, no to mają żelaza, mają sporo więcej żelaza niż mięso, no bo te bezmięsne to mają 25% więcej żelaza niż jest wymagane dzienne dla ludzi, a hamburgery mięsne mają tylko 10% więcej żelaza. Węglowodany to też ciekawe, no w mięsie nie ma tych, jest zero tych węglowodanów, no a w tych jednych Beyond Burger to jest 3 gramy, a w Impossible Burger jest 9 gramów, tak? Także Chipotle Mexican Grill, no to jest też taka sieciówka i oni powiedzieli, że oni nie będą się brali za te bezmięsne mięso, no bo oni mówią, że w zasadzie oni mają tyle najróżniejszych rzeczy dla wegetarian, że no z meksykańskim powiedzmy smakiem, że nie będą sprzedawali. Mają burritos, mają tacos, mają najróżniejsze sałatki i tak dalej, także oni nie uważają, że sztuczne środki zabezpieczające te wszystkie chemikalia, że różne kolorki, zielony, numer 17 i tak dalej, smaki, niesmaki, także oni są niby przeciwko temu. Farmerzy, którzy no hodują bydło właśnie na mięso, no to zaczynają się obawiać, że stracą możliwości zarobku. No i to jest możliwe, no ale czy się stanie? No raczej chyba nie, raczej prędzej czy później ludzie się zorientują, że jednak mięso to jest mięso, te aminokwasy i tak dalej, które są w mięsie, nigdy nie będą zrobione przez krzaczory, cokolwiek by tam nie zrobili, i ta dieta jednak ludzka to najlepsza jest, kiedy ma te swoje część z mięsa, no nie musi być to jedynie mięsna. No i właśnie ci farmerzy, to lata temu to była taka fajna, no różne były reklamy, to różni aktorzy wychodzili i mówili, wołowina to jest to, co jest na obiad. I właśnie chcą wrócić do tego. No i to faktycznie, wołowina to jest to, co jest na obiad. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek. Dociągnijmy do 2000 na razie. Polecajcie, wysyłajcie, piszcie pytania, piszcie odpowiedzi, piszcie sugestie. I do następnego codziennego filmiku.